nasze programy, audycje Radia Concita, żeby nie były nudne, to dlatego też nie są takie długie, bo wiecie Państwo, że długie czytanie i czytanie ksiąg i książek, które zresztą miałyby według tych lewaków przyćmić Biblię i to robią, no to dlatego u nas nie ma długich audycji, ale no do godziny czasu. Radio Concita nadaje mi program, audycję do godziny czasu. Radio, Radio Concita, Radio Concita, Radio, Radio Concita. Które o nic się nie pyta. Wywalczymy właściwy budżet Unii Europejskiej dla Polski i Europy Środkowej, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Radio, Radio Concita, które o nic się nie pyta. Radio, Radio Concita, które o nic się nie pyta. Jak zaznaczył, zarówno dla Pragi, jak i dla Warszawy, kluczowa jest jakość budżetu, a tempo jego przyjęcia jest ważne, ale drugorzędne względem jakości. Tutaj nasze interesy muszą być przede wszystkim uwzględnione. I radio, radio, Concita, które nikogo o nic się nie pyta. Fundusze na rozwój kolei. Radio, Radio Concita, które nikogo o nic się nie pyta. Radio, Radio Concita, które nikogo o nic się nie pyta. Radio, Radio Concita, które nikogo o nic się nie pyta. Radio, Radio Concita, które nikogo o nic się nie pyta. Radio, Radio Concita, które nikogo o nic się nie pyta. Radio, Radio Concita, które nikogo o nic się nie pyta. Radio, Radio Concita, które nikogo o nic się nie pyta. Radio, Radio Concita, które nikogo o nic się nie pyta. Jego wypowiedź krytycznie ocenili nie tylko politycy partii rządzącej, ale także między innymi działacze Kukiz 15. Są zgodni, takie słowa nie powinny paść. Mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Gryglas. Niektórzy komentatorzy przypominają, że to taki zabieg psychologiczny, który był często stosowany przez nazistów, bądź w Afryce przez zwalczające się plemiona Hutu czy Tutsi, miał na celu odczłowieczenie formacji, żeby łatwiej było można atakować, więc to naprawdę niskie instynkty. No cóż, ja myślę, że to jest zabieg, to jest wypowiedź skierowana do twardego elektoratu Platformy. Platforma Obywatelska widzi w sondażach, że nie uzyskuje wzrostu poparcia, no zdecydowała się na obronę tego tradycyjnego, twardego swojego elektoratu i do nich przemawia Grzegorz Schetyna. Tymczasem w niedzielę na profilu w mediach społecznościowych posła PO Grzegorza Furgo pojawiła się przeróbka plakatu służącego w III Rzeszy do antysemickiej propagandy. Przeróbka miała uderzać w polityków Grzegorz partii rządzącej. Schetyna. Poseł PiS Dominik Tarczyński Grzegorz zapowiedział Schetyna. Złożenie w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury. Do prokuratury. Jeszcze dziś Prawo i Sprawiedliwość złoży zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, potocznie nazwanego przestępstwem urzędniczym, przez Andrzeja Parafianowicza. To główna twarz nieudolności i nieefektywności w walce z mafiami VAT-owskimi, poinformowała rzecznik NBP Beata Mazurek. W konferencji prasowej, że Parafianowicz przez 6 lat był osobą, która w Ministerstwie Finansów była odpowiedzialna za aparat skarbowy, za przeciwdziałanie nadużyciom finansowym i walkę z mafiami podatkowymi. To nieefektywności podatkowymi w Polsce. Andrzej Parafianowicz od listopada 2007 roku do grudnia 2013 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów.
Był szefem administracji podatkowej, generalnym inspektorem informacji finansowych, generalnym inspektorem kontroli skarbowej, szefem wywiadu skarbowego, pełnomocnikiem rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę RP lub Unii Europejskiej. Za pierwsze 6 lat Andrzej Parafianowicz była to osoba, która w Ministerstwie Finansów była odpowiedzialna za aparat skarbowy, za przeciwdziałanie nadużyciom podatkowymi. Zatem w naszej ocenie Andrzej Parafianowicz to była twarz nieudolności i nieefektywności w walce z mafiami podatkowymi w naszym państwie. O, jest rudy pies. Nieefektywne to było, gdy powiedział, że będzie o to wnioskował na najbliższym jej posiedzeniu. Pragmatyka i terminy doręczeń wskazują, że będzie to możliwe jeszcze w tym roku, powiedział. Studiuje w województwie zachodniopomorskim, trwa międzynarodowe seminarium Polityka klimatyczna świata w świetle porozumienia paryskiego. Spotkanie pod hasłem Lasy dla Polski, Polska dla Świata, organizowane pragmatyka. Niech się jego nie tyka. Pragma, pragma, pragmatyka. Niech się jego nie tyka. Gerhard Müller dobry jest. Dobry jest. Michał Antonowski, Klonowski. Też dyrektor Radia Maryja, Tadeusz Rydzyk. W trakcie konferencji prasowej zwrócił uwagę na znaczenie tego wydarzenia. Zdajemy chyba sobie wszyscy sprawę, jak to jest ważne. Jak to jest ważne być lub nie być. Dobry gest. Zdajemy sprawę, proszę Państwa, że mamy być mądrzy, mądrzejsi od lądry. Proszę Państwa, ważne by nie pokazywać krwi. W mediach w Polsce Stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski, Światowa Federacja Naukowców, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Patronat honorowy nad wydarzeniem honorowy zapewniło między innymi Radio Maryja i Telewizja Trwam. Dwie krowy. Patronat honorowy. Dziś w parafii pod wezwaniem świętego Klemensa Hofbauera w Głogowie odbyło się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które serdecznie honorowy. Pożarły nas krowy. Honorowy. Tu jest. Honorowy. Wy nie pożarły nas krowy. Ze szkoły podstawowej numer 8. Być jak Zośkowiec, jak Zośkowiec być. Stefan Rejmund, dobry gest. Natomiast homilię wygłosi ojciec Janusz Sok, prowincjał warszawskiej prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Po godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat losy duszpasterstwa na ziemiach odzyskanych, na przykładzie działalności głogowskich redemptorystów. Gośćmi rozmów będą ojciec Łukasz Wójcik, proboszcz parafii, pani Renata Matysiak, pracownik działu historycznego Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Głogowie, pan Piotr Kukła, parafianin zaangażowany szczególnie w działalność domowego kościoła i pan Sławomir Sikora, dziennikarz, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Edukacyjnego imienia świętego Klemensa Hofbauera. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja odbędzie się 29 października w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej i świętego Kazimierza w Mońkach w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Misyjnego. Radio Koncita, to jest dobry, to był gest.
Radio Conchita to jest dobry, dobry, dobry gest. Radio Conchita to jest dobry, dobry, dobry gest. Radio Conchita to jest. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Dobry, dobry, dobry gest. Radio Conchita to jest. Dobry, dobry, dobry. W godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, w tej modlitwie odnaleźć pokój i siłę. Pokój i siłę odnaleźć mam, jak ja mam odnaleźć. Pokój i siłę odnaleźć mam, gdy my ją kocham. Pokój i siłę odnaleźć mam, gdy przyjdę, a jak ja kocham. Umocnij moje kroki, umocnij kroki moje, Twoje napomnienia, Panie, umocnij są przeciwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. Moja dusza, duszą ma, jestem Tobie teczcią, bo pragnę Twoich przykazań, bo pragnę Twoich przykazań, dziś powiedział Święty Miś. Bo pragnę przykazań Twych, powiedział dzik. Bo pragnę przykazań Twych, powiedział nasz święty zdzik. Strumienie łez płynął z moich oczu, bo nie zachowano swego prawa. Chwała Ojcu i Synowi, chwała Ojcu, Synowi też, i tak, i to nie to pes. Umocnij kroki moje dziś, powiedział się Święty Miś. Bóg powstaje w Bożym zgromadzeniu. Tego tam pierdzi, co tam pierdzi, telefon jakiś skrecze. I trzymam kciuki za matkę Tebą. Oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza. Błąkają się w ciemnościach. Uwolnić, to był gest. To był gest. To był gest. Uwolnić, I podstępnego języka. Co Bóg Tobie uczyni i czym Ci odpłaci podstępny języku? Podstępny języku. Mieszkam pod namiotami barbarzyńców. Że mieszkam pod namiotami barbarzyńców. Że mieszkam pod namiotami barbarzyńców. Linia myśla tutaj. Odczytanie z księgi Barucha. To niezły gest. Linia myśla tutaj jest. To niezły gest. Bo linia mycia tutaj to o niezły gest. Linia mycia tutaj jest, to o niezły był gest. Linia mycia tutaj jest, to o niezły był gest. O linia mycia tutaj jest, to niezły był gest.
Minia, mysia tutaj. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie. Niezły był. Na swoją miłość, która trwa od wieku. Minia, mysia tutaj. Na twoje wezwanie stajemy przed Tobą w godzinie, o której przychodzi do świątyni. Sprawa, by modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Minia, mysia tutaj. Właśnie kieruję do siebie, aby Bogu dziękował zawsze i wszędzie. Modlił się Rafał z Głona. Szczęść Boże. Szczęść Boże, zapłać Panie Bardzie. Minia, mysia tutaj. Za wspólną modlitwę, już za moment 14.30. Jeszcze komunikacje. Minia, mysia tutaj. Mieszkańcy Szczecina i okolic. W dniu 16.00, jutro. Przypada liturgiczna liturgia Maria Duchowna Mater. Z tej okazji zapraszamy do parafii pod Poznaniem w Szczecinie na Eucharystię i nabożeństwo ku czci świętego Gerarda. To nabożeństwo w intencji matek oczekujących potomstwa, małżeństw, które modlą się o potomstwo. Informujemy, że takie nabożeństwa odbywają się w każdy wtorek. Minia, mysia, dobry gest. Parafia Najświętszego Odkupiciela w Szczecinie, ulica Popiełuszki. Zapraszam. Popiełuszki, Gruszki, suche bułki, co? Minia, mysia. Bułki suche. Może zjedzmy staruchę. Bolesława. A to z Anglo-Ameryki, Białystok. Bolesława. Sankt Petersburg. Sankt Petersburg. Stolica i największe miasto cesarstwa rosyjskiego. Zrobiła wielki zamęt. Na dworcu, na którym pełno było podróżnych i gdzie roiło się od stragarzy. Bolesława lament. Zrobiła wielki zamęt. Matka Bolesława, ujrzawszy siostrę na peronie, ruszyła natychmiast jej dziecię. Bolesława fajna. Ściskały się. Może coś zrobimy z tej bułeczki. Nie dajmy się zwieść. Tyle wspomnień, tyle głębokich przeżyć. Szatana. Do spotkania. Teraz mogły sobie nareszcie. Bolesława. To, czego nie dało się wyrazić w korespondencji objętej carską cenzurą. Tak były sobą zajęte, że dopiero po dłuższym zrobiła zamęt. Bolesława lament. Zrobiła wielki zamęt. Bolesława lament. Zrobiła wielki zamęt. Bolesława lament. Miło było na nią patrzeć i słuchać. Zrobiła wielki zamęt. Można się też było domyślić na podstawie. Można się było domyślić, tak. Czyli w tym języku miałaby sporo do powiedzenia. Tak. Stasia była odmieniona i nie było w tym nic dziwnego. Dyscyplina klasztorna, twarde życie i ciężka praca. A po odejściu z klasztoru konieczność borykania się z niełatwą rzeczywistością. Że nas Zosia już brak. Satysfakcję z pozycji, jaką udało się jej osiągnąć w Sankt Petersburgu, jednej z największych metropolii w Europie, coś pamiętasz, manifestowała dumnie podniesioną głową i pewnością dumnie siebie, podniesioną głową. Pozazdrościć niejedna hrabianka. Bolesława lamy. Zaczęła prowadzić samotne życie. Zamieszkała w dzielnicy Piaski. Na peryferiach rozległej parafii świętej. Tam też otworzyła prywatną prezentację. Zrobiła zamęt. Bolesława zamierza przenieść się do Petersburga. Postarała się o mieszkanie w tej samej dzielnicy dla niej i towarzyszących jej osób. Mieszkanie, choć niewielkie, było dosyć przyjemne. Bolesława
Lame. Kieszka może też nie była zbyt wysoka. Wynajęła je więc, uiszczając czynsz za miesiąc z góry i sprowadziła się do niego wraz z sześcioma kuzynkami. No to są tenki, tak bowiem dla uniknięcia niepotrzebnych podejrzeń określiła ich stopień pokrewieństwa przy zawieraniu transakcji. Z czym było trochę zachodu, siostry przystąpiły do rozpakowywania skrzyń, koszy i tobołków. Ilości pakunków i wyjmowanie większych i mniejszych przedmiotów wywołało zamieszanie, które uświadomiło nagle wszystkim ciasnotę nowego miejsca. Grymas niezadowolenia, jaki matka Bolesława spostrzegła w pewnym momencie na twarzy siostry Ludwiki, sprawił, że przerwała na chwilę układanie bielizny w szafie. Być może niektóre z was, odezwała się stanowczym głosem, inaczej wyobrażały sobie ten nasz dom w Petersburgu. Rozumiem to. Być może, przyjęły stan obecny jako niektóre z was. Chcę też, abyście zapamiętali, wyobrażały inaczej misję swą. Jeśli więc któraś z was dla kaprysu chciałaby... A to widzicie państwo, to nie jest tak, że jadę na misję i tam są rarytasy. Niech wie, że w pewnym momencie może zabraknąć jej nogi, by wznieść się na kolejny wyższy szczebel. Nogi być brak, a człowieka jest brak. Mam nadzieję, że wyrażam się jasno. Siostry przyjęły naukę w milczeniu. Najpierw zachichotała siostra Łucja Wielkiewicz. Później zawtórowała jej siostra. Muszona jeszcze przed chwilą siostra Ludwika. Ludwika święta. Matki Bolesławy okazała się na tyle obrazowa, że każda bez większego trudu zobaczyła siebie na owej nieszczęsnej drabinie z przykrótką nogą do nieba. Ale sytuacja sióstr wcale nie była do śmiechu. Po opłaceniu czynszu, a wcześniej kosztów podróży, transportu mebli, wyposażenia zakładu krawieckiego i rzeczy osobistych, zostało im do dyspozycji zaledwie 30 rubli. Musimy go kochać. Nie posiadając żadnych wpływów, bo on będzie szlochać. Znalazł się w obcym mieście wśród 2 milionów innych jego mieszkańców. W mieście 5-krotnie większym od Warszawy. Matka Bolesława znała trochę Sankt Petersburg. Spędziła w nim jakiś czas, będąc zakonnicą domu rodziny Maryi. Położony na 40 wyspach nad Zatoką Fińską, spowity był o tej porze roku mrokiem i szarością sinych mgieł. Pełno w nim było pałaców, mostów i kanałów, a górowała nad nim pozłacana iglica soboru świętych Piotra i Pawła, symbol władzy cara, z figurą anioła trzymającego krzyż. Symbol anioła, który niczym nie przypominał tradycyjnej cerkwi, był jednocześnie budynkiem ponurej twierdzy Pietropawłowskiej, gdzie trzymano więźniów politycznych. To do niej trafił swego czasu wzięty do niewoli pod Maciejowicami generał Tadeusz Kościuszko. Chodząc wzdłuż neby, zadławił się gruszką. Lubiła wyobrażać sobie w tamtych odległych czasach, że znajduje się w tej prawdziwej Wenecji, leżącej nad Adriatykiem, o której słyszała od swojej chrzestnej matki. W obu tych miastach domy zdawały się wyrastać z wody. Nie były jednak wcale do siebie podobne. Tamte weneckie, skąpane w słońcu, przywoływały na pamięć postać świętego Marka Ewangelisty i kierowały myśli ku Jezusowi z Nazaretu. Te petersburskie, skąpane w złocie o intensywnych pastelowych barwach, różowych, żółtych, zielonych i niebieskich, sławiły potęgę cara. Co jeszcze wiedziała o Sankt Petersburgu? Wiedziała, że żyje w nim około 60 tysięcy Polaków, głównie w dzielnicy Narwskiej i Wyborgskiej, w pobliżu metalurgicznych zakładów putiłowskich, że istnieje w nim kilka parafii katolickich, z których najstarszą i największą jest parafia świętej Katarzyny Aleksandryjskiej przy Newskim Prospekcie i że Newski Prospekt jest najdłuższą ulicą liczącą bagatela 4 kilometry, że mieści się w nim słynna Akademia Duchowna oraz rezydencja arcybiskupów mohylewskich.
Na tym się jej wiedza kończyła. Również następnego dnia deszcz padał od rana, a ciężkie chmury nie zapowiadały szybkiej zmiany pogody. Po mszy świętej w kościele świętej Katarzyny, którą odprawił proboszcz Konstanty Budkiewicz, założyciel Towarzystwa Polska Macierz Szkolna, matka Bolesława wybrała się do arcybiskupstwa, by przedstawić sytuację zgromadzenia i szukać pomocy. Miała już mocno przemoczone trzewiki, kiedy udało jej się wreszcie dotrzeć do pałacu arcybiskupów Mohylewskich. Obok pałacu, oddzielone parkiem, mieściły się Akademia Duchowna i Seminarium. Jedyne w całym Imperium Rosyjskim uczelnie, które przygotowywały duchowieństwo katolickie do zadań duszpasterskich. Jak te przygotowania miały wyglądać, nie trudno zgadnąć. To, że nie odbywały się one na szczęście w duchu całkowitej uległości carowi, było niewątpliwą zasługą mądrych i doświadczonych arcypasterzy. Ksiądz prałat Stefan Denisewicz, który zarządzał akurat archidiecezją mohylewską, przyjął matkę Bolesława niezwykle serdecznie. Mimo przekroczonej siedemdziesiątki, nadal cieszył się dobrym zdrowiem, a swoją niezłomną postawą wobec zaborcy przypominał wiernym niestrudzenie, co znaczy być gorliwym naśladowcą Chrystusa. Uszczęśliwiona, że zastała tak ważną osobę i że osoba ta ma dla niej czas, przedstawiła pokrótce historię własnego powołania i powołania Towarzystwa Świętej Rodziny, a następnie przedłożyła jego ekscelencji jedyny posiadany egzemplarz konstytucji, które opracowała wspólnie z ojcem Feliksem Wiercińskim. Przekonana, że zatwierdzenie ich to zwykła formalność, czekała spokojnie w wygodnym fotelu i podczas gdy ksiądz prałat kartkował z uwagą materiał, patrzyła z żalem na mokre fałdy sukni, która po tej deszczowej eskapadzie nadawała się do gruntownej renowacji. Minęło kilka minut i jeszcze kilka, zanim ksiądz prałat... Ksiądz prałat!